Pana o te uroczystości, czy Pana takie obchody są potrzebne, żeby aktywować pamięć o powstaniu getcie warszawskim? Czy obchody są konieczne? No, my jeszcze żyjemy, niektórzy z nas, którzy ocaleli, nawet niektórzy zbrodniarze żyją. Więc nie trzeba się mścić, ale nie można zapomnieć. I te właśnie, i pamięć jest krucha. Nowa generacja przychodzi, pierwsza, druga. Jak nie będziemy mieli takich uroczystości, czy do upamiętnienia Żydów, czy Polaków, czy innych, którzy zginęli z innych narodów, to przeszłość zblednieje i może być zagubiona w historii. Jestem za tym, żeby były takie uroczystości pamięci, czy jak ja to nazwę. A dlaczego Pan tutaj dzisiaj świętuje? Dlaczego Pan dzisiaj tutaj przyjechał na uroczystości? Chce Pan oddać hołd swoim kolegom, koleżankom? Dlaczego ja przyjechałem? Ja co roku przyjeżdżam. Przyjeżdżam zwykle w październiku, kiedy jest rocznica powstania w Sobiborze. I rzecz jasna, ja napisałem kilka książek i ja wykładam na uniwersytetach w Ameryce, w Polsce też. I czyli to jest moim obowiązkiem. To, że mogę coś oddać, cegiełkę, że tak powiem, do pamięci. To, co ja wiem, co ja widziałem, co moje oczy widziały, mało, bardzo mało ludzi widziało. I nie mogę to do grobu wziąć. Więc jestem przy takich okazjach, jadę do Sobiboru i czuję, że coś dobrego robię. Bardzo dziękuję.